Dzisiaj opowiem Wam o przyjemnym, prostym treningu, który można zrobić w barach. Z jednej strony będziecie mieli film, czyli jak zwykle popatrzycie na to, co się dzieje na korcie. Ze strony drugiej ja będę gadał w tle, ale bez mojego obrazu, ponieważ udało mi się nagrać tylko i wyłącznie dźwięk. A jeszcze mamy trzecią stronę tego wszystkiego, czyli będę starał się w trakcie gry wychwycić jakieś błędy albo ciekawe momenty i zrobić do tego opisy i jakąś wizualizację. Więc jeśli lubicie, macie taką możliwość, możecie skupić się na moim głosie, ale też zachęcam do tego, żeby skupić się na obrazie i tym, co tam będzie pokazywane. Zapraszam do oglądania. Dziś Wam powiem o fragmencie treningu, albo pomyślę na trening, który może być jednym z bloków Waszego całego treningu, może być samodzielnym ćwiczeniem, wszystko zostawiam do Waszej dyspozycji. Natomiast to, na co bym chciał dzisiaj zwrócić uwagę, to czemu ma służyć ten trening, jak go wykorzystywać i jak go sobie urozmaicać, utrudniać. Trening ten jest stosunkowo prosty w podstawowej formie. To znaczy, nasz partner na korcie, będziemy go nazywać dalej dla uproszczenia trenerem, zagrywa nam krosy, a my z środka musimy z tych krosów zagrać drive'a. Jak sami widzicie w opisie, w wykonaniu, też jest to stosunkowo proste ćwiczenie. Natomiast wiele elementów w nim jest ważnych i na wielu elementach będziemy musieli się skupić. Podstawowy cel tego ćwiczenia to pracować nad odbiciami z środka. Wielu graczy, w tym ja, ma problem z tym, żeby z środka zagrać poprawną piłkę, która przyklei się do ściany albo właściwie poleci za kort, za boks serwisowy, spadnie tuż między nim a tylną szybą, utrudniając przeciwnikowi odebranie tego albo zmuszając go do zagrania boosta bądź innego zagrania, które da nam przewagę z przodu kort. Pierwsza rzecz dosyć ważna przy tym zagraniu to celowanie tą piłką. Jeżeli dostajemy piłkę na środek, powinniśmy zaatakować ją tak, żeby ona się maksymalnie przykleiła do ściany. Częstym problemem jest to, że taką piłkę oddajemy znowu przeciwnikowi na środek, narażając się często na stroke, ponieważ jeżeli przeciwnik stoi za nami, ma łatwe dojście do tej piłki, bardzo często grając ją na środek, my stoimy na linii strzału przeciwnika i też nie bardzo mamy gdzie uciec, bo musielibyśmy daleko wysunąć się z te i wówczas przeciwnik zyskuje dodatkową przewagę, a generalnie chodzi o to, żebyśmy to my mieli przewagę, żebyśmy to my w tym momencie tworzyli presję albo wręcz atakowali. Kolejna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to to, żeby się do piłki nie spóźnić. Jak piłka trafia na środek, z reguły jest ona szybka, czy z reguły? Często, gdy piłka trafia na środek, jest to piłka szybka, musimy szybko zareagować. Mamy mało czasu na to, żeby się przygotować, więc znowuż wraca to, że powinniśmy stać zawsze przygotowani z rakietą do góry. Szybko przenieść rękę na właściwą stronę, ustawić się do piłki i ją błyskawicznie zagrać. To jeżeli mamy rakietę nieprzygotowaną i ta konieczność ustawienia się powoduje, że tracimy czas, przez to ona idzie, leci później po odbiciu się od przedniej ściany w okolice środka kortu albo w okolice boksu serwisowego, jest dość łatwa do zagrania przez przeciwnika. Następna rzecz, na której się skupiamy w tym ćwiczeniu, to wysokość, na jakiej mamy ramię. Generalnie nasz swing i jakość odbicia też możemy na tym pracować, bo mamy na to czas. Trener ma miejsce na to, żeby nas obserwować, obserwować nasze zagrania i wprowadzać korekty do naszych zagrań. Natomiast to, o czym zacząłem mówić, czyli wysokość naszej rakiety. Piłka po naszym zagraniu z tego miejsca powinna lecieć mniej więcej po prostej, po linii opadającej. U mnie ona niestety tak nie leci. Jest to łuk, po którym ona leci. Ta piłka często leci takim bardzo, bardzo słabym lobem, bo jest uderzona za lekko, bo jest zagrywana od dołu, bo rękę mam właśnie za nisko. Powinniśmy mieć rękę na tyle wysoko, żeby tą piłkę uderzać. Powinniśmy mieć rękę na tyle wysoko, żeby uderzając tą piłkę, rakieta była prowadzona mniej więcej równolegle do parkietu. Ja ją prowadzę od dołu parkietu, pod takim lekkim ruchem wznoszącym.
dużo lepiej jest, jeżeli ona jest prowadzona jednak tym ruchem opadającym, czyli uderzamy piłkę nieznacznie z góry. Optymalnie najlepiej jest, jeżeli uderzamy ją równolegle. Oczywiście nie zawsze to się da osiągnąć, do tego, ale jest to ideał, do którego powinniśmy dążyć. To z kolei powoduje, że ta piłka powinna być uderzona dość szybko. Ta piłka musi być szybka, agresywna, ponieważ ona będzie zagrywana w miejsce, gdzie przeciwnik stosunkowo łatwo jest w stanie dobiec, więc musimy mu to maksymalnie utrudnić, żeby to nie była łatwa piłka, żeby to była trudna piłka. Przeciwnik powinien być do niej spóźniony. Idealnie, jak nasza piłka spadnie między polem serwisowym a tylną ścianą. Jeżeli do tego ona będzie, tak jak mówię, szybka, przyklejona do bocznej ściany, będzie to zagranie bardzo trudne do wyprowadzenia i najczęściej przeciwnik będzie zmuszony do tego, żeby się przy takiej piłce bronić, nie będzie miał miejsca do zaatakowania nas. A na tym nam powinno zależeć przy tego typu zagraniach. Ponieważ to są zagrania w środku kortu, z przodu kortu, gramy dość nisko na udach, te uda intensywnie pracują. Jeżeli podkręcimy tempo, to mogą to być również mocno wymagające ćwiczenia fizyczne. Kiedy znudzi nam się odbijanie po krosie drive'ów, albo czujemy zmęczenie, albo chcemy wprowadzić urozmaicenie, to dodajemy kolejny element. Tym razem dostajemy drive'a i crossa. Zamiennie. Raz dostajemy drive'a, po którym gramy drive'a, a później dostajemy crossa, po którym gramy drive'a. Chodzi o to, żeby przyzwyczajać się do zmienności w trakcie gry. Oczywiście tutaj jeszcze nie ma żadnej losowości, nie ma dużej konieczności patrzenia na przeciwnika, chociaż powinniśmy też nad tym pracować zawsze i zawsze kontrolować to, co robi osoba, która z nami jest na korcie. Jest to nawyk, nad którym powinniśmy pracować zawsze, przy każdej okazji i nigdy nie spuszczać oczu z piłki. Oczywiście, jak to jest tylko fizycznie możliwe. Wprowadzamy tego dodatkowego drive'a, jak powiedziałem. Trochę zmienia się nasz sposób poruszania się po korcie, trochę nasze myślenie. Wypadamy ze schematu. Jeszcze wracając do tego poprzedniego zagrania, gdzie po krosie gramy drive'a, jest to też fajne ćwiczenie na to, żeby łapać flow. Naprawdę jest to takie powtarzalne, dość proste ćwiczenie, ale też jednocześnie wymagające od nas wysiłku fizycznego i stałej pracy, stałego myślenia o tym, co robimy i celowania. I bardzo fajnie, przynajmniej mi, bardzo fajnie w trakcie tych ćwiczeń łapie się flow. Czyli wpadam w taką powtarzalność, rutynę, skupiam się na tym, co robię i powolutku trochę idę jak automat, więc jak później dochodzą te dodatkowe drive'y, wypadamy z tego automatyzmu, zbliżamy się bardziej małym kroczkiem do tego, co nas na korcie w trakcie meczu spotkać może. Już nie ma niestety tego automatyzmu, a zaczyna się drobna losowość. I tutaj zależnie od naszych potrzeb, zależnie od tego, na czym pracujemy, co trener wypatrzy, dobieramy sobie czas trwania tych poszczególnych bloków i kolejnych zmian. Bo poza tym możemy wprowadzić jeszcze trzecią zmianę, na którą się zdecydowaliśmy, bo tak jak było już chyba mówione przy którychś treningach, mam problem z volejami, więc dorzucamy volej. Trener stara się zagrywać tak, żeby ten mój drive, konieczność zagrania drive'a była jednocześnie drive'em z voleja. Powinienem szybciej wychodzić do voleja, powinienem się szybciej do tego przygotowywać i wyrobić sobie odruch, czy tą umiejętność zbierania piłek z voleja. Jak już przy okazji innych filmów mówiłem, mam z tym problem, jestem za wolny, więc trzeba nad tym pracować, to przyspieszyć. Stąd te zagrania volejowe. Kiedy idzie nam to w miarę płynnie, w miarę dobrze, albo nie idzie, ale chcemy kolejnych wyzwań, włączamy w to wszystko losowość. Czyli osoba zagrywająca już nie gra nam konkretnego schematu, czyli nie mamy podane jak na tacy, kiedy, które zagranie i na co mamy się przygotować, tylko musimy obserwować przeciwnika, bo on może w dowolnej chwili zagrać nam crossa, nagrać nam na środkowego drive'a albo właśnie na volley drive'a. I tutaj już mamy symulację, jeśli mogę tak nazwać, tego, co się zazwyczaj dzieje na koncie. Jest tu mocno zbliżone do warunków kortowych, w sensie takim, że do warunków meczowych, tego, co na meczu nas może spotkać. I tutaj już trzeba mocno pracować nogami, skupić się na piłce, ale też cały czas staramy się skupić, pracować nad tym, żeby te nasze zagrania były mocne, optymalne, prawidłowo prowadzone. Z jednej strony pracujemy nad flow, nad ciągłością tego grania, żeby to wszystko było takie ciągłe i w miarę ogrywane, ale ponieważ jest to dosyć łatwy, dosyć prosty trening,
wskazane jest, żeby trener nam przerywał, gdy tylko wypaczy coś do zmiany, do poprawy, zwracał nam na to uwagę, żebyśmy na bieżąco nad tym pracowali. W przypadku tego typu treningów, inaczej niż przy treningach mocno technicznych, wskazane jest, żeby przerywać. Przy treningach mocno technicznych każda przerwa, każda dyskusja o tym, jak zagrać, może bardzo nas demotywować, szczególnie kiedy jesteśmy na początku naszych ćwiczeń z danym ułożeniem, z danym zagraniem. Może nas dodatkowo wytrącać i przeszkadzać i demotywować. W przypadku tych ćwiczeń zakładam, że większości z Was, tak jak mi, będą one sprawiały przyjemność. Motywują nas one do grania właśnie dzięki temu, że łatwo się wczuć w grę, złapać flow. Czujemy się z tym dobrze zmotywowani, przynajmniej tak mam, bardzo przyjemnie się w tych wszystkich ćwiczeniach czuję. Dlatego wskazane jest, żeby tego typu ćwiczenia trener wykorzystywał do tego, żeby mi przerywać i poprawiać. Poprawiać, korygować ustawienie, korygować prowadzenie ręki, korygować błędy, które wypatrzy. I tak samo ja, jako gracz, jako zawodnik, powinien też cały czas myśleć o tym, co zrobić lepiej. Ale tak jak mówię, nie jest to łatwe. Jak się wpada we flow, przestaje się myśleć o tym, co robimy źle, raczej skupiamy się na ciągłości, na takim płynnym wykonywaniu ćwiczeń, co daje nam dużo przyjemność. A w trakcie treningu niestety nie zawsze jest wskazane, chociaż to ćwiczenie naszej psychiki, uczenie się przyjemności z gry, ciągłości gry, tego przepływu z grą, tak inaczej można nazwać flow, też jest wskazane i też jest przyjemne. My z tych ćwiczeń korzystaliśmy przed turniejami, po to, żeby się trochę zmotywować, żeby nabrać ochoty, rozegrać się i też się zbytnio nie przemęczyć. Przed turniejami jednak staramy się nie przemęczać, o czym pewnie będzie osobny film. A ponieważ treningi mam w czwartki, a turnieje są w piątki bądź w soboty, w tym przypadku było tak, że trening miałem czwartek, turniej w sobotę, więc szliśmy płynnie przez te ćwiczenia bez dużego wysiłku, żeby się nie spalić, a jedynie rozgrzać, przyjemnie poćwiczyć na korcie, a później jeszcze chwilę sobie pograć.